Moim gościem jest pan Paweł Banaś, od wielu lat związany z pracą w administracji publicznej, a teraz radca prezesa w Najwyższej Izbie Kontroli. I właśnie o kontroli chciałem z panem porozmawiać, proponując taki dość przewrotny temat. Kto kontroluje kontrolerów? No, Najwyższa Izba Kontroli jest oczywiście w szczególnej sytuacji, no bo jest Najwyższą Izbą Kontroli. System tak przewiduje i system tego potrzebuje. Ale oczywiście podlegamy wielu rodzajom, typom kontroli. Chyba najważniejszym systemowo jest, najważniejszym typem, rodzajem, podejściem kontroli jest kontrola Sejmu nad nami. Poza generalnym zainteresowaniem posłów i organów Sejmu, no od ponad 10 już lat funkcjonuje Komisja Kontroli Państwowej, dla której Izba jest no jednym ze szczególnych obiektów zainteresowania. To, co robimy, jak działamy, jak wyglądają nasze kontrole, jak wygląda metodyka przeprowadzenia poszczególnych kontroli, jest często przedmiotem obrad tej komisji. Jak rozumiem, jeżeli są instytucje, ich przedstawiciele czy nawet obywatele zaniepokojeni jakąś kontrolą Najwyższej Izby, to właśnie do takiej komisji mogą się zgłosić i przedstawić swoje wątpliwości. Tak i nieraz tak już bywało. Niedawno zakończyła się u nas wizyta audytora zewnętrznego, który kontrolował działania NIK przede wszystkim pod względem finansowym. Mamy również działającą od lat komórkę kontroli wewnętrznej i osobno audytora wewnętrznego, który działa zgodnie ze standardami międzynarodowymi Instytutu Audytorów Wewnętrznych, co też jest niewątpliwie formą takiej kontroli, sprawdzenia prawidłowości działania. Ta kontrola wewnętrzna jest bardzo ważna i wiem, że sama Izba w swojej działalności kontrolnej, kiedy sprawdza, dokonuje audytu różnych instytucji, zwraca właśnie ważną uwagę na to, czy w tych instytucjach funkcjonuje sprawnie kontrola wewnętrzna. Tak jest. Tak jest, no a w całej administracji działa również audyt wewnętrzny według osobnych, szczególnych zasad zgodnych ze standardami międzynarodowymi. Audytor zewnętrzny sprawdzał działalność Najwyższej Izby Kontroli w pewnym obszarze. Wspomniał pan, tu chodzi w zasadzie o gospodarność, o kwestie związane z finansowaniem. W innych obszarach Najwyższa Izba Kontroli jest sprawdzana, jest pod nadzorem wielu innych instytucji. Jak najbardziej. Tutaj nie różnimy się od innych urzędów, podmiotów gospodarczych. Podlegamy różnego rodzaju inspekcjom, które zajmują się konkretnymi sprawami. U nas no, podlegamy kontroli GIODO, gdy chodzi o ochronę danych osobowych, podlegamy kontroli ABW, gdy chodzi o ochronę informacji niejawnych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Najwyższa Izba Kontroli nie różni się, tak samo Inspekcja Pracy. Podlegamy jak najbardziej tym wszystkim formom kontroli inspekcji. Natomiast taką formą szczególną dla najwyższego organu kontroli jest wypracowana wśród instytucji takich jak NIK, niepowtarzalnych w swoich krajach, jest forma przeglądu partnerskiego, z angielska peer review. I to jest forma rzeczywiście szczególna. Oczywiście różne grupy zawodowe, różne instytucje wykorzystują taką formułę. Najczęściej chodzi o to, żeby instytucja, która prowadzi działalność trudną do skontrolowania też ze względu na jej specyfikę, na specyfikę tej działalności, żeby ta instytucja uzyskiwała pewność, że działa w sposób prawidłowy, zgodny z regułami, zgodny ze standardami.
Także takie przeglądy partnerskie spotyka się również wśród innych instytucji w świecie medycyny, w świecie statystyki. Dla nas jest to dość ważna forma upewnienia się, że to, co robimy, mieści się w standardzie światowym. Jak rozumiem, taki przegląd partnerski to przedsięwzięcie dobrowolne. Tak, jest to przegląd partnerski, a więc partnerzy, nasi koledzy z innych krajów, przyjeżdżają i dokonują przeglądu ważnych dziedzin działalności. Tak samo my co pewien czas uczestniczymy w tego rodzaju przedsięwzięciach. Rok temu przedstawiciele NIK brali udział w przeglądzie partnerskim najwyższego organu kontroli Słowacji. Natomiast NIK już po raz trzeci obecnie poddał się takiemu przeglądowi. Zaprosiliśmy najwyższe organy kontroli Litwy, Holandii, Austrii i przede wszystkim Danii. Duńczycy w tym przypadku są przewodniczącymi. O to, żeby prześledzili, sprawdzili i ocenili nasz proces kontrolny, a więc ten główny proces biznesowy, jak to się mówi w żargonie analitycznym, który dla Najwyższej Izby Kontroli jest najważniejszy. Jest to nasz proces główny. Czy w Pana przekonaniu taki rodzaj kontroli, sprawdzenia jest skuteczny? Z tego względu, że najwyższe organy kontroli prowadzą bardzo szczególny typ kontroli, kontroli systemowej na poziomie państwa, zajmują się sprawami, w które nasi koledzy z sektora prywatnego często nigdy nie zaglądają i w związku z tym też z całym szacunkiem dla nich nie są do tego przygotowani. Ta forma wydaje się niezbędna. To jest forma uzupełniająca, nie wyklucza innych rodzajów kontroli, inspekcji, sprawdzeń. Natomiast forma takiej wzajemnej oceny, właśnie prowadzonej przez grupę audytorów z innych krajów, jest formą, wydaje się, dość skuteczną. Tak jak miałem okazję przyjrzeć się tym pierwszym etapom pracy kolegów, których tutaj zaprosiliśmy, to właśnie w związku z tym, że jest to zespół, są to ludzie z różnych krajów, co więcej są to doświadczeni audytorzy. Więc niezależnie od formy, w jakiej to sprawdzenie się odbywa, można mieć dużą pewność, że oni nas dość solidnie przetrzepią, że przejrzą nasze działania. Wspomniał Pan, że to już trzeci przegląd partnerski w Najwyższej Izbie Kontroli. Czy są jakieś przykłady tego, że poprzednie przeglądy wniosły do pracy Izby coś nowego? Dla nas to było zawsze to zderzenie z przykładami z innych krajów i wydaje mi się, że za każdym razem dużo się uczyliśmy. Jedną z takich rekomendacji, z których skorzystaliśmy, a już o niej wspomnieliśmy dzisiaj, jest właśnie sposób, w jaki pracuje audytor wewnętrzny w Najwyższej Izbie Kontroli. A jak wygląda finał takiego przeglądu partnerskiego? Ciekawi mnie, czy kontrolerzy z innych krajów, koledzy kontrolerów z Polski w sytuacji, kiedy dostrzegą pewne nieprawidłowości, jakieś rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej, czy po prostu nie będą mieli problemu, żeby o tym opowiedzieć, czy to nie będzie dla nich jakoś kłopotliwe. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której zespół przeglądowy natrafiłby na jakiś błąd z naszej strony i przemilczał go. Byłoby to poniżej standardu etycznego audytora i jestem przekonany o tym, że z całą życzliwością, sympatią dla nas powiedzą nam o tym. Zapiszą to w raporcie i sformułują związaną z taką obserwacją rekomendację, zalecenie. To jest normalny sposób działania od lat i w świecie audytu, w świecie kontroli jest to oczywiste dla wszystkich, także my zapraszając ich
i rozmawiając z nimi zdajemy sobie z tego sprawę, tak samo kiedy my jedziemy dokonywać przeglądu partnerskiego, to mimo, że jest to właśnie, nie jest to regularna kontrola, ale przegląd partnerski, obie strony doskonale sobie zdają sprawę, że to właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pomóc drugiej stronie poprzez wyłapanie tych błędów, słabości i podpowiedź, jak poprawić sposób działania. Czy raport zawierający wyniki przeglądu partnerskiego pozostanie raportem tajnym tylko do wglądu Najwyższej Izby Kontroli, czy to będzie dokument, do którego będzie można dotrzeć? To jest zawsze decyzja organu kontroli, który gości przegląd partnerski, który jest obiektem, przedmiotem tego przeglądu. Natomiast oczywiście w interesie najwyższego organu kontroli jest publikacja takiego dokumentu po to, żeby pokazać swoją transparentność. Więc w zdecydowanej większości przypadków, jakie ja znam, te dokumenty były publikowane i są obecnie dostępne najczęściej w internecie po prostu. Na przykład o tym przeglądzie partnerskim w Słowacji, z którego zespół przeglądowy sformułował 19 rekomendacji, bardzo różnego rodzaju, takich poważnych, systemowych, związanych z organizacją i rozwojem, strategią rozwojową słowackiego najwyższego organu kontroli, po różne kwestie drobne, narzędziowe, związane na przykład z edycją ich raportów z kontroli. I Słowacy opublikowali ten raport, a w takim dokumencie, w takim periodyku, który jest wydawany na poziomie organizacji międzynarodowej najwyższych organów kontroli, INTOSAI, w INTOSAI Journal, ukazały się artykuły, między innymi polski właśnie, o tym, co było istotą tych ustaleń, jak przebiegał przegląd. Także generalnie w interesie obu stron jest pełna przejrzystość. Z naszej rozmowy wynika, że Najwyższa Izba Kontroli wcale nie jest poza kontrolą, wręcz przeciwnie, sama jest całkiem mocno kontrolowana. Tak, i wydaje mi się, że sami powinniśmy dbać o to, żeby co pewien czas poddać się takiej zewnętrznej ocenie. To jest bardzo zdrowe dla zarządzania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.